Witam wszystkich, z tej strony Pepol. Tym razem udało mi się trafić do opuszczonego hipermarketu. Pewnie sobie myślicie, hipermarket, a ma zaledwie 4 metry na 4. Jednak w latach 80. właśnie tak wyglądały hipermarkety. Ten ma jakoś swoją historię. Zaraz spróbuję wam ją opowiedzieć. Siedemdziesięcioczteroletni właściciel sam prowadził sklep, więc nie trudno było się domyśleć, że było mu ciężko. Jego żona już od kilku lat jest w domu starców. Z braku wsparcia sklep powoli podupadał. Jednak nie to doprowadziło do zamknięcia sklepu. Rok 2007 okazał się najgorszym dla właściciela. Pewnego popołudnia właściciel marketu usłyszał hałas w sklepie i szybko zszedł na dół. Kiedy otworzył drzwi, zauważył trzech mężczyzn okradających jego sklep. Po kilkuminutowej szamotaninie uciekli. 74-latek został poturbowany. Po tym incydencie właściciel postanowił zamknąć sklep na dobre. I mimo dużej ilości wartościowych przedmiotów, właściciel już nigdy nie powrócił do sklepu. Jest to dość smutna historia. Jednak niestety tak się właśnie dzieje w naszym życiu. Nie wszystko się układa po naszej myśli. Jednak widzę tutaj znaczną różnicę, bo jeszcze pół roku temu wszystkie regały w tym sklepie były pełne.
Tu z kolei najprawdopodobniej był magazyn. Przetrzymywane były wszystkie produkty. Widzę, że ktoś lubił hazard. Ruletka dość ciekawą grą jest, także naprawdę można się wciągnąć. Jednak chodząc po sklepie musiałem bardzo uważać, bo jedno okno jest całkowicie odsłonięte i cały czas ktoś przechodził. Dlatego też ograniczyłem filmowanie w tym obszarze. Taki właśnie widok miał kasjer z Zalady. Tak wygląda obecnie ten hipermarket. Bardzo dużo tutaj pozostało, także naprawdę jest co nagrywać. Piwerko. Bardzo dużo zostało tutaj akurat takiego wina, ale widzę, że bardzo słabe, bo 1,3 V. Myślę, że jeszcze jest dobre. Nie widzę tutaj. Ja już będę się powoli zawijał, także na pewno widzimy się za tydzień.
mężczyzna najprawdopodobniej do teraz przebywa w domu starców. Jednak nie rozumiem, dlaczego nikt nie zadbał o to.